Last week, today I will talk about distributed measurement and control system for neuroengineering regulation of behavior. So this is I'm part of Symphonia team. This work is done as a part of Symphonia grant, which was granted in 2013. It's a cooperation between Nenski Institute, Warsaw University, and Center of Theoretical Physics, Polish Academy of Science. Grzegorzu, nasz jedyny słuchacz anglojęzyczny skręcił nogę i nie przyszedł, więc właśnie. Może pan mówić po polsku. Dobrze. Uda, przepraszam cię, bo ja tylko... Zaraz siądę. Czym jest optogenetyka? Jest to metodologia, która jest używana do poznawania funkcji mózgu, reakcji i zachowania zwierząt, z tą różnicą, że używa światła. Jak to działa? Otóż komórki nerwowe, w przypadku myszy, jest wiele sposobów pozyskiwania optogenetycznych zwierząt, ale w najprostszym przypadku mózg jest zarażony pewnym wirusem. Ten wirus powoduje pewne białko w tych neuronach, przez to te neurony stają się czułe na światło. I tak. Przepraszam, jeśli chodzi o tą terminologię, to po angielsku jednak jest optogenics, a nie optogenetics. A pan mówi, znaczy to są dwie równoważnie istniejące formy. Czy się pisze optogenics czy optogenetics, to jest to samo. To samo mówimy dla czyści. Tak się nie. Tak umówi. Nie, to możemy się umówić, że będziemy to nazywać pralką automatyczną. Optogenetics ma inny sens. Ma inne znaczenie niż tak genius, prawda? Ale się nie. Więc wydawałoby się, że są różne rzeczy, ale... Jak się pisze do Google optogenics czy optogenetics, wyskakują to właściwie te same wyniki. Jak się do Wikipedii wpisze optogenetics, to na wiesz jest optogenics. Chyba, ale... No dobrze, ale nie rozstrzygniemy tego tematu. Nie ma w ogóle żadnego problemu. Tak, a drugie jest określenie formalne, no stąd się to wzięło. Czyli w skrócie, zarażamy mysz pewnym wirusem, czy zwierzę pewnym neurowirusem, który na strukturach neuronów umieszcza takie wypustki światłoczułe. I wtedy za pomocą dwóch długości fali, światłem fioletowym lub światłem pomarańczowym, jesteśmy w stanie bądź hamować, bądź pobudzać przewodzenie poszczególnych komórek nerwowych. Jest to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. Zaczęło się to właściwie około 10 lat temu, w 2004 roku, od pewnych publikacji i świat w pewnym momencie oszalał w tym punkcie. Teraz wszyscy się tym bawią. Jest to bardzo poważna metoda badawcza. Stosunkowo niedawno odkryto dzięki tej metodzie mechanizmy choroby Parkinsona. Także to bardzo dużo się dzieje i dlatego bardzo dużo jest przyznawanych też grantów w tej dziedzinie. W przeciwieństwie do innych typów, pobudzania typu farmakologicznego, ta metoda jest bardzo dokładna w tym znaczeniu, że ma czas reakcji rzędu milisekund, czyli możemy hamować i pobudzać właśnie w takiej skali czasowej. I ma też rozdzielczość, czyli możemy czasy przestrzenne, czyli możemy wybrać sobie, które komórki chcemy pobudzić. Celować. Są najróżniejsze teraz właśnie opracowania, teraz o tym powiem. Tylko trzeba się dostać do tych. Tak, o tym zaraz będę mówić. I co ważne, może być robione na żywych organizmach, czyli niekoniecznie na kawałku tkanki pod mikroskopem, tylko możemy to przyczepić sobie do zwierzaka. A jeszcze ciekawszą cechą jest to, że można wiele fragmentów mózgu pobudzać, kontrolować równocześnie. Są pierwsze próby badania zależności społecznych, czyli wiele zwierząt naraz umieszczamy w klatce, hamujemy, pobudzamy poszczególne rejony mózgu w celu dowiedzenia się, które rejony odpowiadają za jakie zdolności właśnie grupowe, społeczne. Oczywiście to przypomina trochę wielkiego brata, który chcemy kontrolować. Na razie to jest na myszach, mam nadzieję, że mi dojdzie nigdy do ludzi. Ale dojdzie. Niestety nauka ma to do siebie albo wtedy, że można wykorzystywać je do bardzo różnych celów. To znaczy, w tym samym projekcie to jednym z takich głównych tematów jest leczenie choroby alkoholowej. Tak.
I to przetoczyła się nawet przez polską prasę taka dyskusja w związku z tym. No i są jakby dwa punkty widzenia. Jedno jest taki, że to jest no, odbieranie wolnej woli, ale bardzo wielu ludzi, którzy chorują na chorobę alkoholową, mówią, że oni bardzo chętnie by sobie wszczepili coś, co by im wyłączyło po prostu pociąg do alkoholu. Antaż do tej pory wszczepili. No tak, ale to, coś, co by inaczej im wyłączyło. Antaż ma to dobrego, że nie, znaczy, jeżeli mogę zabrać głos, nie będzie to poczytane za ingerowanie w prowadzenie seminarium, to Antaż był wszczepiany i był kontrolą poza wyższymi funkcjami fizjologicznymi i psychologicznymi człowieka. W związku z tym wydaje mi się to być... Esperal, tak? Znaczy jak ktoś wypił, to umierał. Esperal, to, tak? W zależności od pokolenia, które miało wszczepiane. No to samo dotyczy tam ludzi chorych na schizofrenię i tak dalej. Tak? W momencie jakiegoś ataku w mózgu, gdyby się udało wyłączyć te neurony, no jedni mówią, że nie wolno tego robić, bo to jest ubezwłasnowolnienie. Drudzy mówią, że chorzy twierdzą, że gdyby im to wszczepić, to by im pomogło. To jest bardzo delikatna. Problem jest, że to światła musi być pod czaszką, bo człowiek ma mózg osłonięty. Tak, to właśnie zaraz Natomiast jeżeli chodzi o całą tą dziedzinę, to oni biologowie, czy biolodzy bardzo chętnie cytują taki przeglądowy artykuł Watsona, zdaje się, który właśnie mówił, że idealny eksperyment na mózgu byłby taki, w którym można byłoby włączać i wyłączać poszczególne fragmenty, poszczególne neurony. Z jakichś powodów to bardzo mocno jakiś ma wpływ na takie filozoficzne widzenie, jest często powtarzana ta opinia. No więc z tego powodu to jest idealny eksperyment. Znaczy ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że istnieje część neuronów w mózgu, która jest bez żadnych sztuczek podłączona do światła. I pytanie... No tak, to się nazywa oko. Na przykład, tak one, znaczy nie chciałbym być brutalny w dyskusji, dlatego nie miałem użycia słowa oko. I w związku z tym chciałbym tylko, jest ciekawe pytanie, czy istnieje jakakolwiek porównanie. Co różnica, że na przykład... To są neurony, które są w naturalny sposób fotoczułe, nie trzeba do nich wszczepiać wirusa, prawda? Poza tym, tak, tylko że ciężko nauczyć mysz, żeby tak zmodyfikowała sieć połączeń mózgu, by receptory oczu modyfikowały inne zachowania. Może u człowieka dało się to wyszkolić, mysz w przypadku myszy jest gorzej i nie mamy tyle czasu, że to chcemy robić to no, bardzo. Ja podejrzewam, że w tym momencie tego wszczepiania wirusa można wyjaśnić to dwa słowa, ponieważ jak wiadomo istnieją organizmy żywe, prawda? Nawet Nagroda Nobla za to przyznana. Organizmy żywne, które mają genetyczną zdolność reagowania niektórych komórek nerwowych na światło, prawda? Te sławne ameby i nie ameby, a rozgwiazdy australijskie. Czy z nich się bierze te białka właśnie. No tak, ale one nie mają to nie są wirusy, to jest genetyczna zmiana. I po prostu one mają w genach wbudowaną reakcję. I stąd podejrzewam, jest różnica tych nazw, ale już nie chciałbym. Stąd, co jest, tak jak wspomniałem, jest kilka sposobów otrzymania organizmów optogenicznych, transgenicznych. Jedna to jest właśnie wszczepianie wirusa, a druga to jest hodowla, już które się, można takie myszy wyhodować, które modyfikowane też będą się rodzić już z mózgami czujnych na światło. A tam się po prostu hoduje takiego wirusa, który produkuje białko tej rozgwiazdy, czy tamtej meduzy. Do wszczepienia tej białka po karosy świecące są. No tak, dokładnie. Ale my chcemy robić badania na myszach, bo myszy są tam stosunkowo, są przede wszystkim ssakami, czyli pewne części mózgu mają. Tak, to miły myszy, są miłe, fajne i tak dalej. Niektórzy. Ale wracając do tematu. Także najczęściej biolodzy używają dosyć prostych metod, czyli wszczepiają po prostu światłowód, garść światłowodów bezpośrednio w mózg. W cementowują w czaszkę i tam odpowiednio zakończenia kieruje w poszczególnych rejonach mózgu. Myszy to nie boli, bo tam mózg oczywiście nie czuje bólu. Także ograniczenie jest to też wielokanałowe wersje, gdzie mamy ileś tam zakończeń światłowodowych, taką głowicę się wszczepia, taki grzebień, który tam ileś tam rejonu mózgu dotyka. Na końcach są zamontowane elektrody, które zbierają sygnał EEG po to, żeby kontrolować zachowanie tego mózgu i w miarę potrzeby reagować.
właśnie strzałami światła. Aczkolwiek jest to dosyć mocno ograniczone ze względu na to, że no, ciężko sobie wyobrazić kilka zwierząt w klatce, one się natychmiast splątają. No nie? Także oto teraz cała kwestia, żeby zrobić to przenośne, no nie? Żeby to zwierzę nosiło na sobie. I jest szereg, rozwiązań na świecie, które są przenośne, aczkolwiek są to bardzo prymitywne urządzenia, które najczęściej pozwalają tylko włączać lub wyłączać, lub tylko zbierać sygnał ECG. Ciężko spotkać urządzenia wielokanałowe, które mają długi czas życia. Innym ograniczeniem jest to czas życia baterii, najczęściej przekracza kilku tygodni, a my byśmy chcieli, żeby ta maszyna nam dłużej posłużyła. Szczególnie, że ją czegoś nauczyliśmy i chcielibyśmy te badania, no, na przykład uzależnienia alkoholowego, robić dłużej, te długoterminowe. Środowiskiem życia takich zwierząt są klatki inteligentne najczęściej. Są to klatki, które umożliwiają zminimalizowanie czynnika ludzkiego. Czyli że komputer przeprowadza cały eksperyment, otwiera, zamyka odpowiednie przegrody, dozuje alkohol, dozuje picie, bada temperaturę, położenie i tak dalej. Tak, wszystkie zwierzęta. Myszy się uzależniają od alkoholu. Przecież alkohol. Ludzie piją alkohol nie dlatego, że lubią, tylko dlatego, że. Się muszą, nie, że muszą wesprzeć budżet państwa, bo nie, żeby się zawalić. No, myśmy mieli seminarium o tych klatkach. Tak, tak, w środku one żyją, w rogach są te dozorniki, to wszystko jest sterowane przez komputer. Można zamykać dozornik, można otwierać dozornik, można wykrywać, żeby dopuszczać jedną mysz, konkretną mysz, także to mają całkiem spore możliwości, więc w połączeniu z takim systemem bezprzewodowym, no, znacznie zwiększa to scenariusze badań. No i istniejące, co byśmy chcieli od tych urządzeń idealnie, żeby było malutkie. Malutkie, żeby myszy to nie przeszkadzało specjalnie. Najchętniej, żeby było krążkiem 8 mm w średnicy, 2 mm grubości, to by sobie biolodzy życzyli. Nie jest to mało realne, ale teraz o tym. Wiele kanałów sterowania LED-ami, najlepiej jest 64 LED-y czy 64 kanały, czy z baterii o zerowych rozmiarach. Tak, tyle samo kanałów akwizycji ECG, EEG, przepraszam. Do tego bezprzewodową transmisję, żeby jeszcze żyła najlepiej mysz pół roku. A do tego, żebyśmy się dokładnie mogli co do centymetra siedzieć w położeniu tej myszy i wiedzieć, gdzie jest głowa i ogon. Żeby oni wiedzieli, żeby na przykład psychologowie wiedzieli, czy myszy się obwąchują, czy się całują, no nie? Także jest szereg sprzecznych wymagań. Do tego, żeby też było implantowane pod skórę. No i są przykładowe rozwiązania, ze strony, które można kupić. To taki stosik płytek, który zmontujemy na grzbiecie, to spełnia swoje wymaganie, ale nie w przypadku, gdy jest kilka zwierząt. Ponieważ zwierzęta są bardzo zżyte ze sobą, jak jedno widzi, że drugiemu coś wystaje, to od razu mu odgryza. Ratując go. Typowy problem jest taki, bo myszy na przykład uczą choroby alkoholowej, tak? Znaczy, jeżeli mamy jedną mysz, która jest alkoholikiem w tym IntelliCage'u, to ona chodzi zawsze do tego rogu, gdzie jest alkohol. I dodajemy drugą mysz, która nie jest alkoholikiem, to ona sobie chodzi losowo. Po pewnym czasie, nawet jeżeli nie dopuszczać ją do tamtego rogu, po pewnym czasie ona zacznie chodzić do tego rogu, tak? I oni chcą badać te społeczne relacje. Uważają, że to jest związane jakoś z tym, czy one się całują, czy się obwąchują. Dlatego orientacja myszy w tym eksperymencie musi być mierzona. Nie wiem tego. Nie. Takich szczegółów po prostu nie znamy. No. To są takie dyskusje, które tam się toczą na seminariach naszych wspólnych. Skąd wiedzieć, czy to szona? Generalnie na ten temat. Rodzaje zachowań. Ja nie wiem. Rodzaje zachowań to może być balansne. Dlaczego? No, wyraźnie trzeba się wypowiedzieć za tym, że trzeba mówić o partnerach, a nie. No dobrze, Ilość scenariuszy badawczych jest olbrzymia, które można na podstawie takiego systemu właśnie wprowadzać w życie. No przede wszystkim chcemy robić to w dużo większej skali, czy na wielu zwierzętach, żeby te wyniki były, miały jakośkolwiek znaczenie statystyczne, dlatego to wypadało, żeby się było tanie. Także mamy szereg sprzecznych wymagań. Co chcemy zrobić jeszcze? Bo do tej pory najczęściej jest sprawa, że mamy światłowód, który jest wpinany w mózg, a
ten stan światłowód jest przyjęty z źródłem światła, czyli mamy statę na sprzęgnięciu, potem statę między światłowodem a tkanką, stracimy ten od 40 do 60% światła. Chodzi teraz chcemy, żeby strukturę mieszać na samym końcu igły, czyli była bezpośrednio dotknięta do mózgu. Teraz próbujemy taką miniaturową elektrodę zbudować właśnie. Pozwoli to zachować większą gęstość, bo nie musimy mieć gdzieś tam sprzęgnięć tymi światłowodami. Pozwala zmniejszyć ilość energii, to jest krytyczne przy zasilaniu z baterii, bo nie tracimy tych 60% mocy na sprzęgnięciu. No i to wydaje się być dobrą drogą, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, jakie efekty termiczne tak naprawdę wywoła w tkance. Efekty termiczne są w ogóle dość trudne, tak? Bo wszystko się grzeje i trzeba znaleźć jakąś metodę, żeby odprowadzić to ciepło. Głupie pytanie, ponieważ wiadomo, że są baterie, że są diody LED-owe, które są samozasilane. Prawda? Nawet panowie pewnie rozmawiałem z takimi lekarzem, na przykład ci, którzy leczą nowotwory skóry, to mają takie nalepki, prawda? Pani Nawaci, która to wymyśliła, to są takie nalepki, które mają diodę LED-ową, która bierze energię z organizmu, dlatego że ciało tego zwierzęcia, tak samo jak moje, każdego z nas, jest gigantycznym rezerwuarem energii. Tak. Są procesy chemiczne, są procesy cieplne i nawet podobno... Podobno 500 watt. Proszę? Nie, ale LED-a można, LED-y nie muszą być takie. I nawet, o ile dobrze pamiętam, to jest coś takiego, że nawet zwykła taka termoaktywna baterijka, która ma dwie elektrody, które są ułożone ułamek milimetra, jedna na drugą, nad ciałem ludzkim, operująca na gradiencie temperatury wywołanej przez to grzanie, jest w stanie jakąś, nie wiem jakiej długości. Mikrowaty mocy możemy z tego uzyskać, ale potrzebujemy dziesiątek miliwatów. Ale to pytanie jest może dlatego, że pan musi świecić tak mocno, a dlaczego? Ja muszę bardzo mocno świecić. Dlaczego tak mocno trzeba ten neuron zaświecić? Dlatego inaczej, przy mniejszym źródle światła, przy mniejszym intensywności nie wywołałem tego efektu. Ale to jest dobry pomysł, to znaczy trzeba porozmawiać z tymi ludźmi na pewno, to jest dobry. Do tej pory używało się nawet laserów, dopiero żeby wywołać ten efekt. Ostatni postęp w dziedzinie diod LED pozwala użyć samych struktur, które, ponieważ te sprawne źródło światła tak się pewnie podwaja co kilka lat. Także od niedawna daje się używać zwykłych LED-ów do wywoływania tego efektu. Niedługo się kroczy z tabletem. Tak. Fajnie. Także na razie mamy co mamy. Problem z takimi pozyskiwaniem energii z ciepła. Robiliśmy takie doświadczenie, nawet student kiedyś tam zbudował termometr, który był sam się zasilał z ciepła ludzkiego ciała. Był taki, że czekaliśmy 10 minut, aż w ogóle się kondensator naładuje, żeby uruchomić nadajnik radiowy, który wystarczy na wysłanie jednego pakietu. I to było całkiem spore, bo ten moduł Peltiera miał centymetr na centymetr wielkości. I ta ilość energii... No na pewno Państwo wiecie lepiej. Sprawdzimy. No, problem jest taki, że... Nie, ja się po prostu zapytałem, bo ja wiem, że takie... No to ja to tłumaczę, bo dioda, żeby świecić, nawet od dioda będzie świecić przy mikroamperze, będzie to widoczne. I do pewnych zastosowań, to już pewności wystarczy. Ona będzie widoczna, da się zauważyć świecącą diodę przy mikroamperze i do pewnych procesów być może to wystarczy. My potrzebujemy tysiące razy większego strumienia. I to dlatego takie zasilanie... A co, dlatego, że ten neuron skażony tym foto... czułym wirusem jest tak, potrzebuje takiej energii progowej? Nie tylko dlatego, bo jest tam sama aktywacja czy dezaktywacja jednego neuronu na nic tam nie da. Potrzebujemy aktywować całą grupę, cały blok funkcjonalny mózgu. Mhm. I jeżeli to się światło wstrzykujemy, taki stożek, który rozprasza wszystkie możliwe na jedne strony, no to ilość tych fotonów, które dociera przez tkankę jest niewielka. Co więcej, tkanka bardzo się nie tłumi. Także jak wsadzimy słabe źródło, to chodzi najbliższe neurony. To chyba tłumaczy tą różnicę. Tam naprawdę chodzi o to, żeby oświetlić pojedyncze komórki. A u nas cały rejon, kilka milimetrów sześciennych. I nawet gra idzie o to, żeby jak najmniej oświetlić, żeby najmniejszą szkodę wywołać. Ktoś to wymyśli, jak zasilać ciepłoty takie urządzenia, dokona rewolucji i być może zarobi Nobla, jak zrobi do tego dobrego szkody. Czy to dałoby się zasilać, tylko trzeba by tą energię gromadzić przez wiele minut, żeby wywołać jeden błysk. Także to jest kwestia tego, że tej energii nie ma aż tak dużo, jak na poziomie naszego eksperymentu. Ale to ten problem też sobie rozwiążemy.
tak jak wspomniałem, potrzebujemy kilkanaście miliamper prądu na każdego, na każdą diodę. Typowa bateria o takich rozmiarach 8 mm ma kilka miliamperów pojemności, co jest, co bardzo ogranicza czas życia. Parę godzin. Czyli możemy zasilać taką diodę przez kilka minut tak naprawdę, ponieważ przy dużym prądzie jej pojemność drastycznie maleje ze względu na rezystancję wewnętrzną, która wynosi kilkanaście ohmów. Chcemy użyć nanowych elementów elektronicznych, żeby to było przede wszystkim tanie. Do tego transmisja radiowa jest bardzo energożerna, około 20 mW, 50 mW potrzebujemy na samo wysłanie pakietu. No i jeszcze chcemy inne zadanie, to jest jak otrzymać dokładność pozycjonowania i jak to jeszcze wszystko zmieścić, to na malutką płytkę drukowaną. Także jak nasz system wygląda pod względem blokowym? Także mamy ileś elektrod, które zbierają nam sygnały aktywności mózgu. Te elektrody są przyklejone do tych optycznych drucików, które wbijane są w mózg. Mamy do tego układ analog frontend, który próbkuje nam te wzmacnia, próbkuje nam zamienia na postać cyfrową. Mamy procesor, który koordynuje pracę wszystkich bloków, czyli zbiera te próbki, dokonuje kompresji, ponieważ ilość danych jest znaczna. Do tego na żądanie pozwala za pomocą sterownika diod zapalać lub gasić poszczególne kanały. Posiada też oczywiście antenę do komunikacji. I nowością drobną jest, które nie widziałem, żeby ktokolwiek używał w tych eksperymentach optogenicznych, jest zasilanie przez ładowanie bezprzewodowe. Są rozwiązania, gdzie zasilanie jest bezprzewodowe, czyli mysz potrzebuje być cały czas w polu wysokiej częstotliwości, a człowiek te pole wysokiej częstotliwości dosyć mocno zakłóca pomiary. I są dostępne rozwiązania, które są zasilane bezprzewodowo, które umożliwiają tylko sterowanie tymi diodami. My chcemy ładować bezprzewodowo, czyli musimy mieć akumulatora, ale co więcej, chcemy jednocześnie tym system ładowania użyć do pozycjonowania. No i po drugiej stronie mamy odbiornik transceiver. I ta ładowarka zewnętrzna jest mikrofalowa? Nie, jest na działa jak na tej samej zasadzie, co telefony komórkowe ładowane są bezprzewodowo. Mam telefon komórkowy, on ma z tyłu budowaną antenę pracującą na 100 kHz i kładzie się na ładowarkę, na poduszeczkę taką i on się ładuje. Nie używamy tych samych elementów nawet. Mamy peceta, który to koordynuje, mamy też nadajnik, ładowarkę tych akumulatorów. A czy skąd wiadomo, że to ładowanie bezprzewodowe nie powoduje konsekwencji w działaniu systemu nerwowego tej myszy? To nie te częstotliwości. Jakbyśmy ładowali 2,5 GHz i taką moc 2 W, to byśmy to mysz tam przegotowali. A tutaj mamy około tam 50 do 100 kHz, także przewodności tkanek są zbyt duże. No i to jest właśnie ten słaby problem, o których się toczy wojna o używanie telefonów komórkowych. Ja bym nie zadał tego pytania. Tak, gdyby... telefony komórkowe pracują na częstotliwościach zbliżonych do tych najbardziej pochłanianych przez organizm, przez tkanki. Tkanki najbardziej chłoną tam w rejonie 2,5 GHz. No właśnie. Telefon ma mikrofalówki. Tak, telefon ma Bluetooth, Wi-Fi, CD ma, pracuje na 1,6 GHz, różne LTE i tak dalej, tak. Pracują w tym paśmie. Tutaj mamy pasmo kilohercowe. Czyli tu nie mamy tego problemu. Prąd po prostu to przechodzi przez mysz, jakby jej nie było. Nie jest praktycznie pochłaniane. Ale to oczywiście powoduje, że to jest mało efektywna ładowarka. To długo. Nie. Właśnie przy mikrofalach jest kiepska efektywność, ponieważ efektywność konwersji mikrofal, napięcia na mikrofale jest niewielka. Tutaj mamy efektywność rzędu 90% konwersji na pole magnetyczne, a przy mikrofalach jest niewielka, tam kilkanaście procent. A co więcej, odzyskiwanie tej częstotliwości mikrofalowej też jest wymaga, też jest nisko efektywne. Ponieważ prostowanie indukowanego napięcia 2,5 GHz no, wymaga bardzo szybkich diod i bardzo małych pojemności. No i to generalnie kilkanaście procent to najlepsze, co można osiągnąć. Także pod tym względem, oczywiście mikrofale ma dużo większy zasięg w tym przypadku, ale tutaj potrzebujemy sprzężenia indukcyjnego, które ma z natury rzeczy kilka centymetrów maksymalnie. A tam zupełnie się wystarcza. Dlatego mam niezależny tor komunikacyjny, który pozwala osiągnąć wysokie przepływności danych do 2 megabitów. Oraz mamy niezależny tor ładowania, który zapewnia przesyłanie znacznie większych mocy.
Jakbyśmy władowali jeden wat w taką mysz, to byśmy ją gotowali po prostu. Dlatego, nadajnik mikrofalowy, który służy do komunikacji, pracuje z mocami mikrowatami, a nadajnik do ładowania pracuje już tam z pojedynczymi watami. Także do realizacji wybraliśmy tam jeden typ procesora, takiego w architekturze ARM. Do tego celu kupiliśmy DevKit, pobawiliśmy się DevKitem. Posiada budowanie temperatury i pozwala osiągnąć transfer na poziomie 2 megabitów. Pracuje od 1,8 do 3,6 woda, czyli przy dosyć wyładowanej baterii nadal będziemy mogli nawiązać komunikację. Tak, co nam się udało osiągnąć? No, zaprojektowaliśmy układ, który co prawda jest trochę większy niż wielodzy by sobie życzyli, bo ma 12 mm, ale pamiętajmy, że to jest prototyp. Można go zmniejszyć, przy czym jak go zmniejszymy, to nie będziemy w stanie nic w nim pogrzebać. Ponieważ te elementy już mają rozmiar 0,5 mm na milimetr i z trudem da się przyultować pod mikroskopem, a jakbyśmy dali 4 razy mniejszy, to w ogóle jest poza możliwością jakiegokolwiek zbadania. A to nie może być scalony jeden? Chińczyk wydrukować. Trzeba wydrukować, tak? Może, się pomoże, tylko wtedy jest nieedytowalny. Nie możemy właśnie zmienić. A to jest prototyp, żeby... Chcemy się wybawić, chcemy szczepić, na razie szczepić na przykład szczurom, gdzie im to nie przeszkadza taki rozmiar. Jak wszystko zadziała, będziemy to miniaturyzować. Można to użyć, pójść z technologią po prostu do przodu, niżej, czyli dać elementy albo drukowane, albo wbudowane w płytkę, albo po prostu jeszcze mniejszym rozmiarze charakterystycznym. Także nasz układ, poza tym, że ma trochę większy rozmiar niż byśmy sobie życzyli, to jest w pełni funkcjonalny. Zawiera dwa kanały diody LED-owe z driverem, bo do tych padów podłączamy diody. Dwa kanały ECG pełne, EKG, ECG, EEG, można używać do różnych celów. To jest taki układ w tym miejscu. Texas Instruments, który ma 24-bitowy przetwornik, 8 kg próbek na sekundę. Antena ceramiczna do komunikacji, do tego komunikuje się obok niego na przewodach, na trzech przewodach dołączona jest druga płytka podobnej średnicy, która jest anteną odbiorczą na zakres właśnie tych kiloherców, żeby móc ładować akumulator. No i użyto technologii 50 mikrometrów, jeśli chodzi o ścieżki na płytce drukowanej. To jest tak, że jeśli chodzi o to EEG, to ci ludzie, którzy tam robią eksperymenty na szczurach, to będą korzystać, to jest nadal ten sam projekt, z takiego dedykowanego mikroprocesora, który robią na AGH. I tam jest do 256 kanałów, ale i na chwilę jest niepotrzebne, więc tam 128 kanałów on będzie obsługiwał. Tutaj te dwie elektrody to są tak po prostu, żeby sobie pomierzyć, to wielkiego, znaczy sygnał z dwóch tylko elektrod, to wielkiego naukowego znaczenia tu mieć nie będzie. Oni potrzebują więcej tych kanałów, tak, żeby tam coś powiedzieć. Tak, mają 250 kanałów, ciężko to zrobić przenośne, ponieważ ten chip wyzysuje tyle mocy. Dlatego szczury, które są większymi zwierzętami, one prawdopodobnie będą zasilane kablem. Tak, wtedy musimy, chodzi o nawet nie tylko zasilanie, tylko jeśli dalej, tam są grube... Też dane będą odbierane. Tam są grube setki megabitów, które trzeba przesłać. I to potrzebuje jakiegoś kabla. Komunikacja będzie kablem, tak. Tutaj te EEG, to na tu po prostu procesor ma wbudowany taki kanał. Ten chip można wykorzystać, skonfigurować albo do badania funkcji mózgu lub do badania funkcji serca, bo to jest skonfigurowane. Można ustalić już, ustawiamy wyższe wzmocnienie. Badamy sygnały z funkcji mózgu, daje mniejsze wzmocnienie i umieszczamy retory gdzie indziej, badamy funkcję serca. I to trzyprzewodowo. Także do tego podłączamy, do tych padów podłączamy elektrody z przewody ze stali nierdzewnej, które są tam zabezpieczone silikonem, które łączą tą część z częścią z akumulatorem. Czy jest taka możliwość, żeby jak się ten prototyp sprawdzi, gdzieś następnie zamówić układ scalony, który będzie dużo mniejszy od tych samych charakterystyk? Można, oczywiście można zbudować układ scalony, aczkolwiek sama produkcja układu scalonego to 60 milionów złotych. To jest dosyć droga zabawka. Chyba, żeby milion takich zrobić, a tak, takiej liczby nie potrzeba. Tak. Do szczurów mamy dosyć, więc można by masowo wszczepiać. Także tutaj... Coś miałem mówić? Okej, okay. ta część połączona jest. Aha, tak. Ta część będzie umieszczona na głowie, bo musi być jak najbliżej tych źródła sygnału, żeby tego sygnału nie tłumić.
oraz żeby tych jak najbardziej zminimalizować ilość gruzu biegnący przez ciało tego zwierzęcia. Natomiast część ładująca musi być na brzuchu, ponieważ te szczury większość czasu, czy myszy większość czasu jednak są brzuchem do dołu, a chcemy mieć komunikację i ładować je. A ładowarki będą rozmieszczone pod całą klatką. Zaraz o tym będę mówił. Więc chodzi o to, żeby... Dlatego to jest podzielone na dwie części. Zresztą jak wiemy, dużo, dwie mniejsze części łatwiej w organizmie rozmieścić, żeby mniej przeszkadzały, niż dwie duże. Niż jedno dużo. Dalej. To jest o zasilaniu teraz. Użyjemy akumulatorków. Kupiłem kilka akumulatorków różnej wielkości, żeby pobawić się nimi. Docelowo celujemy w ten warty, ale na razie coś ciężko tam z tego wartu idą do trakcji, jak kupić jedną sztukę, a nie wagon. Niestety oni są niższe. A to jest standardowa dyskusja nasza z producentem, jak zrobić próbki. I tak, mamy cewkę odbiorczą. Żeby ta cewka miała odpowiednią indukcyjność, czyli żeby się sprzęgniała z polem magnetycznym, czy 200 GHz, umieścimy jej cienki ekran magnetyczny, po prostu wydłubany z takich cewek większych. To są cewki używane do ładowania telefonów komórkowych. Ponieważ nie chcemy zwiększać grubości, więc tutaj serpentyna została wykonana na płytce drukowanej w grubości 0,2 mm. I cały pomysł jest taki, żeby to sprząc przez diody bezpośrednio z akumulatorem ładować, a natomiast procesor będzie mierzył napięcie na akumulatorze i przez pomocą fal radiowych odsyła do ładowarki, mówiąc, żeby przestać zmniejszyć prąd, czy zwiększyć prąd, żeby umożliwić w ten sposób zarządzanie tym ładowaniem. No jak powiedziałem, to jest oddalone od elektroniki, jest po 200 stronach ciała zwierzęcia umieszczone. Teraz trochę o ładowarce. Ładowarka jest takim, tego typu urządzonkiem, ona jest, będzie zalane w sposób hermetyczny żywicą, ponieważ te zwierzęta, choćby nawet tutaj przy strzemiach potrzebują sikać, jeden mocz przenika i niszczy wszystko, co elektroniczne, metalowe. Więc to będzie umieszczone pod klatką, więc zestaw takich anten razem z elektroniką będzie umieszczony pod klatkę, tworząc taką aktywną matę. I zwierzęta z tymi cewkami, które będą się przemieszczać nad tą ładowarką, zawsze któreś będzie w polu działania tego pola magnetycznego indukowanego przez to. Tu mamy 6 cewek. Po to, żeby móc dosyć dokładnie kontrolować sprzęgnięcie. Czyli przy jednej wielkiej cewce, to więc przy jednej wielkiej cewce jest taki problem, że mysz musi być w miarę w centrum, żeby było optymalne sprzęgnięcie. Przy takim rozwiązaniu po prostu możemy wykryć, w którym miejscu znajduje się mysz i włączyć tą cewkę, która zapewnia jak najbardziej efektywny transport. Ta płytka podobnie zapewnia komunikację bezprzewodową. Chcemy ograniczać moc, którą będziemy nadawać, więc umieścimy szereg odbiorników pod samą klatką, żeby myszy komunikowały się z tą mniejszą mocą, żeby nie podgrzewać ich tych tkanek, żeby się właśnie przez skórę przepropagować. No i do tego jeszcze dosyć pomysłowo moim zdaniem sposób, to zapewni sposób pozycjonowania. Jeszcze na temat tej płytki, ona posiada dosyć silny procesor stumipsowy rodziny ARM, szereg interfejsów komunikacyjnych, no i sterowniki do 6 cewek oraz możliwość podłączenia dodatkowych bloków, z których możemy sobie własną klatkę IntelliCage sterować też z tego, że potrzebujemy bardzo krótki czas reakcji. Czyli odbieramy, że program zaszyty w myszy ma na przykład uaktywnić, nie wiem, przegródkę czy zapalić lampkę jakąś zewnętrzną. Zanim ta informacja przebiegnie przez komputer z powrotem przez sieć, to miną próby milisekundy, a tutaj w ten sposób można znacznie szybciej to zrealizować. Jest to krytyczne dla pewnych rodzajów eksperymentów. Teraz o pozycjonowaniu. Jest szereg metod pozycjonowania. Jedną z najpopularniejszych jest GPS, który działa na zasadę time of flight, czyli pomiar czasu przelotu pakietu danych de facto. Da się go zaimplementować w takiej klatce, aczkolwiek nie potrzebujemy dokładności centymetrowej. Czyli jest to dosyć kłopotliwe, gdyż wymaga bardzo desynchronizacji odbiorników. Zegara wymaga. Tak. I dosyć do przede wszystkim precyzyjnego zegara na pokładzie myszy, który jest duży i duże. Inna metoda to jest Space Array, czyli umieszczamy szereg anten dookoła i patrzymy z
jakim opóźnieniem dochodzą sygnały do nich. I przez to można kąt wyznaczyć, czyli wyznaczając kilka kątów z różnych stron, możemy mniej więcej określić, ale też jest to nie jest tak dokładne. Można też bazować na kilku antenach i badać siłę sygnału, aczkolwiek w zależności od przeszkód, czy jakaś inna mysz nie stanie, od nie przytuli się do drugiej, to ten sygnał będzie mocno stłumiony. Inna metoda, którą chcemy zaproponować, nazywać to wideo feedback. Tak mysze są obserwowane przez kamery, więc sobie wymyśliliśmy, że umieścimy na grzbiecie mysz tuż pod skórą diody podczerwieni, ale przez skórę dosyć dobrze się prześwitują i będziemy selektywnie włączać. Włączamy mysz numer 1 i przez kamerę sobie gdzie ona jest. To jest jedno z rozwiązań. Wymaga oczywiście otwartej klatki z wierzchu, żeby te kamery obserwowały, ale jest to metoda taka pomocnicza, ponieważ i tak mamy zależny diod, także możemy sobie równolegle podłączyć diodę i sobie po prostu nią poprzegać. A druga metoda to jest właśnie użycie tych ładowarek, mamy też, których tak mamy dużo, i badanie siły sygnału. Ponieważ ta myszka, ona będzie się potrafi znajdować pomiędzy różnymi cewkami, także ten model, znaczy na bazie tego sprzętu można zrealizować wiele różnych algorytmów. Najprostszy jest taki, że włączamy po kolei cewki szybko i patrzymy, na którą już zareaguje. Daje nam to dokładność mniej więcej jednej cewki. Nie? I to jest najprostsze możliwe rozwiązanie. Drugie to po prostu włączamy po kolei i mierzymy siłę sygnału, jaką mysz odbiera. I te ładowarki mają na tyle pracy. Jeden tryb to jest ładowanie, gdzie włączamy w nocy wybrane, gdzie wykrywamy, że mysz siedzi. I to podgrzewa dodatkowo, tam już tam będzie sobie siedziała w tym ciepełku. A drugi tryb pracy to znacznie mniejszą mocą przekazywanie unikalnego numeru seryjnego. Numeru, czyli każda z cewek ma własny numer, który nadaje cały czas. I mysz, która się znajdzie nad daną cewką, po prostu odbiera, dekoduje tą informację i jest w stanie określić. Na przykład od tej cewki dostaje 10% sygnału, od tej cewki dostaje 50% sygnału. W tym sygnale zawsze to jest numer ID 1, a tutaj numer ID 2, więc wie, że jest w takiej pozycji mniej więcej między tymi cewkami. Czyli należy oczywiście to płaszczyzn należy skalibrować, czyli po prostu taką sztuczną myszę przesuwać. No dobrze, a orientacja? I tutaj orientacja, do orientacji byśmy używali tego wideo feedbacku. Czyli mam pozycję oraz orientację dokładną. Także tutaj ten projekt ciągle jest w fazie powstawania. I takie rzeczy i tak dalej, zaproponowaliśmy takie właśnie rozwiązanie. Pan na razie 4 miesiące spośród 5 lat, tak? Tak, także to... Mysz się poruszy. Masz orientację, bo rzadko kiedy ty wam chodzi. Ja się czasami poruszam. Ale wiesz, istnieje pewne wyróżnienie między tobą a myszą. Ale nie, no nie wiem. Im chodzi o rozwiązanie takiego problemu. Dwie myszy są blisko, muszą wiedzieć, tak. Czy są dziobami, czy ogonami. Chodzi, że samą optyką, nie może, na samej optyce nie możemy polegać, ponieważ myszy często siedzą na sobie. Się zbiją w taki tłum. I samo optyczna metoda może być dodatkową, pomagając, żeby odrzucić kierunek. A podstawowo będzie właśnie związana z tą indukcyjną. Możemy realizować właśnie szereg różnych algorytmów, z tym, że mogą wszystkie naraz nadawać swoje ID i procesor myszy jest w stanie rozróżnić to rodzaje modulacji, na przykład CDMA używane w telefonach komórkowych, gdzie dostęp jest na zasadzie kodu, czyli wszystkie informacje, wszystkie kanały idą w tym samym paśmie, a mając znając sekwencję pseudolosową, którą dana informacja jest kodowana, możemy sobie słuchać. Czyli na zasadzie korelacji. Mogę powiedzieć, bo to jest później, jak to działa, że normalnie mamy, jak chcemy słuchać, wybrać sobie stację radiową w analogowym systemie, to wybieramy sobie częstotliwość. No nie? I dostajemy się do częstotliwości i sobie do tej częstotliwości słuchamy. A w dostępie kodowym wybieramy sobie sekwencję losową, którą kodowana jest informacja. Także przychodzi informacja, która jest szumem, dopóki nie znamy sekwencji osoby, to nadal jest szumem, ma pewne statystyki szumu. Wiedząc co jest nadawane, to jesteśmy w stanie zdekodować to. I także na tej stronie dokładnie to samo działa GPS. GPS jest nadawane 10 razy poniżej szumu. To nie jest praktycznie nic do dedykowania. Chyba, że znamy sekwencję. Znamy sekwencję, znamy klucz. Jesteśmy w stanie uśrednić ileś tych próbek według tego klucza i nagle ten sygnał pod szumu wyłazi. I możemy tej samej technologii używać. Kwestia tutaj kluczowa było maksymalne uproszczenie tego, co siedzi w myszy, żeby było jak najmniej elementów, także cała
całe skomplikowanie siedzi po stronie właśnie tych nadajników, a po stronie myśli jest to, co da się, to jest niezbędne. W tym przypadku kilka elementów RC, które dopasowują poziom sygnału z cewki do zakresu przetwornika nagłocewnego w procesorze. Jaki, gdzie jesteśmy? 10 tych jednostek implantowanych poszło do produkcji. Obiecano mi, że będą jeszcze w tym tygodniu. Także będziemy mieli seminarium w Indze, to pokażę, jak to wygląda. Dwie jednostki załadowania też są w produkcji, powinny być w ciągu 2 tygodni. Silikony, no tak, przede wszystkim musi to być biokompatybilne. Czyli ta elektronika musimy zalać w żywicy, żeby ją uodpornić na warunki, a do tym, żeby fizycznie, elektrycznie przymocować elektrody, żeby się nie wyrwały, znaczy mechanicznie przymocować elektrody, żeby się nie wyrwały. A dodatkowo musimy zanurzyć w silikonie, którego organizm jeszcze nie odrzuci. To ma być zaszyte w organizmie na długie tygodnie, więc jakakolwiek niekompatybilność z organizmem powoduje natychmiast stan zapalny i myśliwe jest na pewno szczęśliwa, ale sobie tam skubać, gryźć i po prostu sobie odejdzie do swojej niewiecznej głowy. Także teraz kupujemy, jesteśmy w trakcie kupowania tych silikonów i żywic. No i teraz jeszcze inna sprawa to przewody. Zwykle, ponieważ my wszyscy dosyć krótkimi zwierzętami, więc jakikolwiek przewód, który biegnie od mózgu przez szyję, aż tam gdzieś do ogonka, gdzieś tam pod brzuch, on natychmiast się przerywa. Muszą być bardzo elastyczne, bardzo cienkie przewody. Zwykłe przewody po prostu albo się zrywają, albo ograniczają już, że nie może karku skręcić. Także musimy używać bardzo, bardzo takich delikatnych. Co udało mi się znaleźć, zresztą sugerując się pewną stroną, gdzie pewni naukowcy opisywali takie podobne rozwiązania, to napisałem do firmy produkującej sprężyny i oni są w stanie wyprodukować sprężynę o średnicy 0,25 mm z drucika 70 mikrometrów, takie metrowe kawałki. Drogie to straszne, bo taka metrowe kawałki takiej sprężyny kosztuje ponad 100 dolarów. Ale no nie mamy, myślę, że nie mamy wyjścia, musimy w tym kierunku pójść. Normalnie można kupić 10. Tak, bo nie muszą produkcji uruchomić specjalnie na tego potrzeby. Nie mają żadnych innych. Standardowe 3 mm możemy kupić sobie na centymetry, bo to produkowane codziennie, a takie super, super delikatne co produkowane. Kupimy 10 metrów sprężynek z drutu 75 stron. Tak. Mikrometrów. Także to robi? Amerykanie. W Europie nikt tego nie robi nawet. Taki delikatny. Kto robi te. Te płytki elektryczne? Pan powiedział, że na zewnątrz jest jakieś zamówienie. To firma, która się specjalizuje, montuje. Bo to już. Państwo zauważyli, w jakim pośpiechu powstał nowy regulamin zamówień publicznych, prawda? Chodzi o to, że może. I to w Polsce są robione? Tak. To też nie jest chyba prawdopodobne. Nie wiem, czy to mówię lepiej. Czy płytki w telewizji się nic nie robi w Polsce? W płytki drukowane to są inne firmy, które będą przygotowywały obłąd drukowany, tylko ten jeździą ze ścieżkami. I to zamawiamy w Estonii, bo mają dobrą technologię. A firma, która montuje, to ma automaty, które te elementy nakładają pas, te metody się do druku, potem jeszcze elementy, potem to wszystko wrzucają do pieca. Cena ten proszek topnieje i spaja wszystko na kupę. Akurat jest wiele firm, które takie montaż świadczą. Aczkolwiek tutaj używamy bardzo, bardzo małych elementów, więc potrzebujemy odpowiedniej jakości maszyn. To są elementy, które widać w moim okiem już. A mamy użyć jeszcze mniejsze. Natomiast te żele i te przewody super cienkie, elastyczne robią Amerykanie. Tylko od Amerykanów można kupić bezpośrednio. Producentów. Też mi trochę czasu zajęło namierzenie, bo musiałem na kilkanaście maili napisać do różnych adresów, do różnych dystrybutorów i łaskawie czekać, który się łaskawie odezwie. Także, jak już powiedziałem, jest to prototyp, ale ma być, ale o funkcjonalności finalnego urządzenia. No i tutaj będziemy chcieli przetestować szereg różnych rozwiązań, takich jak ładowanie bezprzewodowe, komunikacja, różne protokoły, bo to też nie jest trywialne, USB, czy Bluetooth, low energy, bo używam tego rodzaju Bluetootha. Mam pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość urządzeń, które mogę współpracować. Zadanie synchronizacji, bo chcemy z dokładnością milisekundowymi generować te przebiegi. Także ta podstawa czasu musi być rzędu mikrosekund, żeby to miało sens. Sam to tor akwizycji danych, kompresa tych danych, ponieważ tych danych, tych spajków jest sporo, a my chcemy przesyłać docelowo, mamy chcemy mieć przesyłać dużo więcej kanałów,
ale nawet przy tych dwóch kanałach, przy szybkich ofertach praktycznie zapychamy cały transfer i byśmy zużyli całą energię na komunikację. Także no i jeszcze sporo rzeczy z oprogramowania od strony PC-ta jest do zrobienia. Tym będą zajmować się chłopaki z Niemieckiego. My zapewniamy im tylko możliwość sterowania tymi myślami, bo to oni będą scenariusze scenariusze eksperymentów ustalać. I tyle, to miałem tyle do powiedzenia. Czy jakieś pytania są? Są. Pan Bartek zaczął pracować u nas od 2 maja oficjalnie jako asystent, na którego doktoratem będzie uruchomienie tego urządzenia w ciągu 3 lat. Ta miniaturyzacja jest również, pan mówił, że to jest bardzo podobne do urządzeń, które można w takim mikroholterze używać, prawda? Ale otóż pytanie, czym to się różni od, znaczy, bo rozumiem, że są firmy komercyjne, które sprzedają holtery, bo ja kilka tygodni temu miałem założonego holtera, w którym poszczególne elektrody są mniejsze niż połowa paznokcia. Prawda? A te elektrody były połączone przewodami, no nie? One były połączone, no nie jest właśnie. Drugie pytanie z tym cienkością, są elastycznością tych przewodów. Były te przewody, ale instrukcja opowiadała, że mogę się. I robiłem to. Mogłem w tym wejść do wody i poruszać się, i ponieważ to jest tak kompletnie nie krępujące, to ten pomiar był 3 dni. Prawda? I przez 3 dni tego nie odlepiałem, nie robiłem. I w dodatku, co mnie zaskoczyło, nawet się założyłem z tym kardiologiem, że to się nie uda, ale żaden się nie odlepił, nie odparł, prawda? A nie były klejone, tylko one są na takich mikrofonach. Ale to pudełeczko zbierające, ale było już dużo większe. Nie, pudełeczko o wielkości dużego paznokcia. I w dodatku ono rozmawiało z lekarzem, dlatego że on miał online, że tak powiem. Oglądał tylko. No nie, ale tam musiał być telefon komórkowy wbudowany do komunikacji. Nie, on rozmawiał z moim telefonem. A, no właśnie, czy to można jednak. Oczywiście nie rozmawiał przez pół Warszawy, nie. Okej, czyli to było. Ale to też panu nie potrzeba taki nadajnik. To było też na Bluetooth Low Energy pewnie. Tak, znaczy to było tak, że musiałem oddać program. Tak. Nie pozwolono mi zachować tego programu. Na iPhone'a lub na coś innego. Kazano mi skasować ten program. Bluetooth Low Energy, który robił za transmitter, to jest podobna funkcjonalność. Nie, ale oczywiście jak panowie to zrobią mniejsze, to jesteście jeszcze w lepszej formie i to jeszcze lepiej. Tak, tam to było urządzenie dedykowane przede wszystkim, które jest produkowane w znacznych ilościach, więc był do tego opracowany dedykowany układ. Nie, ja rozumiem, tak, tylko że wie pan, im to jest mniejsze, tym jest bardziej. To ma większy postęp, chociaż powtarzam, no wiele lat temu robiono mi normalnie, to po prostu straszliwe, koszmarne, uciążliwe pomiar i w związku z tym on był bardzo skoszony przez zachowanie się pacjenta, prawda? Ponieważ zachowanie pacjenta ma na przebieg tego pomiaru duży wpływ, a tutaj to po prostu po godzinie noszenia tego urządzenia. No i to jest właśnie, mówimy o te 12 mm średnicy. Także to można użyć do suchych pomiarów EKG. Nie, fantastycznie nie myśli, to fantastycznie. Znaczy, subtelność polega na tym, bo istnieją oczywiście komercyjne rozwiązania, tylko te komercyjne rozwiązania są sformatowane przez producenta. Ci, którzy wykorzystują te komercyjne rozwiązania, w pewnym sensie robią takie same doświadczenia. Znaczy, no bo on musi podmarzyć. Natomiast nam zależało na tym, żeby w Instytucie Lenskiego można było robić oryginalne doświadczenia. Jeżeli oni sobie zażyczą pewnej funkcjonalności, żeby im zrobić to znaleźć link do Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, gdzie jest dużo bardzo wybitnych elektroników, choć pan Grzegorz jest pewnie najwybitniejszy z nich, i żeby można było po prostu spróbować zrobić coś, co im pasuje, dokładnie coś takiego, co im pasuje. Bo to znacznie te komercyjne firmy, widać, że one są zakładane przez studentów, którzy robili prace magisterskie w dobrych uniwersytetach i tam opracowali sobie takie urządzonko i po jakości jakby wykonania tego, jak to jest zrobione, że tak powiem, to jest dobrze polutowane, tak? Ale to jest w dalszym ciągu laboratoryjny sprzęt i oni to sprzedają nam po kilkaset dolarów, po $1000 czy coś takiego.
takiego, a sami już pracują nad urządzeniem następnej generacji. Więc nie można tylko się opierać na tym, co jest skupione. Nie, dodatku, szczerze mówiąc, Gans nie pomaga, co tam ten szczury świecące czy myszy. Tam to biologiczny output tego jest drugorzędny. Ten fakt, że panowie potraficie, nauczycie się tej mikroelektroniki i pchniecie ją jeszcze bardziej do takich pomiarów, mnie się wydaje być niesamowicie ciekawe. To ma swój potencjał. To jest znacznie ważniejsze niż co tam te szczury. To ma swój potencjał właśnie komercjalizacji właśnie do kontroli. Rzeczywiście. Ja sobie nawet myślę, że są ludzie, którzy byliby gotowi tak coś szczepić swemu kotu. Nie po to, żeby sterować, ale po to, żeby zapewniać zdalną diagnostykę bez potrzeby podłączania go do czegokolwiek. No, kotu ciężko EKG podłączyć. Ale jakbyśmy szczepili mu malutkie ziarenko, które by mierzyło mu czynność serca i zasilane byłoby bezprzewodowo, to podejrzewam, że część wariatów psich czy kocich na to poszło. Ale elektronika, którą pan potrafi sterować z zewnątrz, w obiekcie tak małym jak mysz, prawda? Wszczepiona człowiekowi, przestaje być w ogóle czymkolwiek z punktu widzenia ograniczenia ruchowego czy pomiarowego. W związku z tym to jest holter, krok w kierunku, no na przykład permanentny holter, prawda? Na przykład permanentny holter pod skórą, który można wszczepić i który człowiek jest w stanie podejść w łazience do ładowarki, prawda? Nie musi mieć tego całego kupetu i sobie raz na dzień, tam zresztą pewnie taką samą bezprzewodową ładowarką, jak jest do tych psikaczek do zębów sprzedawana naładować to urządzenie i może to działać. Każdy ma telefon komórkowy, może raz na dzień włożyć telefon komórkowy do kieszonki w koszuli i wysłać to do lekarza. Także mi się wydaje, że to jest... To ma potencjał, to jest komercjalizacyjny. Nie, ale to jest urządzenie pomiarowe, które pan wszczepił człowiekowi, to jest takiej wielkości, przestaje być problemem. Z punktu problem widzenia behawioralnego zachowania się tego człowieka. Można nie wiedzieć po kilku godzinach, że on jest na czegokolwiek podłączony. No, ale może też groźne używane do innych celów, na przykład wszystkich ludzi można by przymusowo oznaczyć i ukazać. Można. Mówienie o tym, że wszczepianie ma pewien problem etyczny, ma. No, w końcu Lech mówił o tym Watsona idei włączania paczek neuronów. Bardzo przepraszam, ale w latach do lat 50. klasycznym zabiegiem neurochirurgicznym leczenia wielu chorób neurologicznych była lobotomia. Co to było? To było po prostu wyłączanie pewnego, no tylko permanentne włączanie pewnego zespołu neuronów. W związku z tym to nie jest żadna nowość, że takie rzeczy i że problemy etyczne są z tym związane, są związane. Ale jeżeli chodzi o próbę szczepienia do człowiekowi, mam dużo większy problem. Ile szczura możemy sobie szczekać, bo jak szczur zdechnie, to nikt odpowiedział, nie będzie za nim płakał. Ale dopuszczenie tego do użytku medycznego wiąże się z licznymi certyfikatami. To są milionowe koszty. Oczywiście. Ja nie wiem, ja przepraszam się, wymądrzam, ale ja bym dał propozycję, żeby gdy panowie znaleźli chwilę czasu i porozmawiali z elektronikami od Henryka Skarżyńskiego. Dlatego, że oni na przykład mają problem mikroelektroniczny związany z tym, że jest coraz więcej ludzi, którzy cierpią, wydawałoby się, na bardzo trywialne schorzenie, które powoduje dla niektórych ludzi życie zupełnie niemożliwe. To jest narastający i bardzo wysoki szum w uszach. To jest choroba wieku podeszłego i jest sporo ludzi, którzy mają... Tego się nie da w żaden inny sposób wyleczyć, jak przez generowanie kontrszumu, który to zdejmuje. I, tak jak w słuchawkach. No tak, ale jest bardzo nieprzyjemnie dla człowieka chodzić cały dzień w słuchawkach, czy spać w słuchawkach, prawda? To jest niezbyt wygodne. Otóż rozumiem, że oni są bardzo zainteresowani w miniaturowych urządzeniach, które by mogły być generatorami niskoenergetycznego szumu odpowiedniej częstości. Bardzo chętnie się spotkamy z odpowiednikami. Profesor Skarżyński jest w tej chwili, co prawda, w Australii, ale wraca, tam operuje, ale jak wróci, bo mi się wydaje, że panowie robicie
fantastyczną robotę. Po prostu to jest tak, że na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej jest bardzo wielu, bardzo zdolnych ludzi. Ja to wiem z powodu tych kamer CCD i całej elektroniki do teleskopu. No, tak. I po prostu moja motywacja w tym, bo ja przy nie jestem elektronikiem, ani nie jestem biologiem. Moja motywacja jest taka, że wydaje mi się, że trzeba koniecznie sprząc tych ludzi z tą częścią świata, bo oni są sprzęgnięci z CERN-em, są sprzęgnięci z fizyką cząstek elementarnej, jak tą biosa, nic nie są sprzęgnięci, czy słabi. Mówi, że to jest szczepiony tamten ślimak, ale każdy z tych dzieci, tych pacjentów ma na czaszce takie pudełko tu przyklejone, prawda? I to nie jest, oczywiście jak jest, urośnie to dziecko i na przykład kobiety głównie, no to zapuszczają długie włosy i to się w jakiś sposób chowa, ten estetyczny element da się schować, ale to jest uciążliwe właśnie z pływaniem, z tym wszystkim. Więc im bardziej te takie zewnętrzne zasilania, to też ma olbrzymi, ta myśl to tam można młotkiem tak jeżurek. Ale na czym trzeba przetestować najpierw? No właśnie, ale to jak i które tutaj się nasza... dużo uczymy, to jest też dla mnie zupełnie nowa dziedzina. Nie, no fantastycznie. Nie? Bo zajmuję się trochę większymi rzeczami, bo ogólnie zajmuję się elektroniką dla fizyki, czyli dla fizyki wysokich energii. Produkujemy duże detektory, tam te detektory 10 metrów średnicy. LHC pan w Polsce nie zbuduje. Ale w Szwajcarii go buduje. No tak, ale to taką firmę możemy zrobić. Tak, to się mieści w wyobrażeniu, żeby tego typu badania się mieszczą, żeby... Można było to zapłacić. Zobaczcie. Jeśli można dalsze pytania.